serdecznie pozdrawiamy Jarosława Sokołowskiego, zwanego Mason. Mam nadzieję, że szybko się upara z problemami karnymi i wróci do rzeczywistości. Ja mam dwuznaczne zdanie, czyli przyczynił się do korzystnego zjawiska społecznego i tu trzeba mu oddać cześć i chwałę, czyli rozbicie grup przestępczych. No niestety przy tej okazji, jak to często bywa, charakter ludzki jest taki, a nie inny, popłynął w niewłaściwym kierunku, ale no w pierwszej fazie przyczynił się do bardzo dobrych rzeczy z punktu widzenia społecznego. Instytucja świadka koronnego została wprowadzona stosunkowo niedawno, bo bodajże 14 czy 18 lat temu w Polsce. Jest niezwykle potrzebna, jest najskuteczniejszym narzędziem w walce z zorganizowaną przestępczością. Natomiast no, nie poszły inne działania w tym kierunku, bo proszę pamiętać, że w wyniku zeznań różnych świadków koronnych przestępcy w trakcie procesu tych zeznań, znaczy tak długo trwały te procesy, że im maksymalne wyroki musiały się pokończyć. Oznacza, że w Polsce mamy jednak bardzo niskie wyroki za niektórego rodzaju przestępstwa.